Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22, w dzisiejszym odcinku Lengrad. Dzisiaj październik, zbiór winogron, potem będzie chyba obcinanie liści i zobaczymy jak wyjdzie z czasem. Bo jak będzie dość dobry czas, jeszcze sobie sprzedamy... Widzę, że już na samym wstępie są problemy z tym badziewym zasranym. Bo dzisiaj prawdopodobnie, dzisiaj ten sam usuwam, bo będą teraz ostatnie żniwa. To są ostatnie żniwa normalne. No potem będzie się w soi, więc chyba już nie będę się bawił w ten sad. Albo się pobawię jeszcze ten sezon, zobaczę, pomyślę. Bo teraz będą żniwa na wszystkich polach, no ale różne żniwa. Czyli rzepaku i pszenicy, bo w sumie chyba tylko te dwie uprawy zasiałem. No tak sobie myślę, czy zrobić jeszcze jeden zbiór. Jeszcze bardziej chyba prawej strony tak jakoś bardziej jechać. Wtedy jest wyżej kolizja go nie łapie. No i właśnie nie wiem, czy nie zrobić jeszcze jednego sezonu ze zbioru, czy nie. No tak na dobrą sprawę, to bym nie musiał już robić nawet żadnego. Po tym zbiorze już mógłby sobie sat usunąć tyle, tak? No ale teraz będzie koszone w sierpniu. Nie no, chyba zrobię jeszcze ten sezon. Jeden zbiór jeszcze zrobię, winogron potem już będzie na pewno koniec. Tylko teraz może uprawę tego sadu, to wam pokażę w trochę nierealny sposób. Czyli tymi modami. Czyli tym kosiarką, tym głęboszem. I tak sobie myślę, że tak chyba trzeba będzie zrobić. No i znowu za blisko do lewej strony jechałem. Nie wiem, blokuje się ten kombaj na tych krzakach. Też się już nie chcę tego zbierać. Bo ten teren jest trochę za krzywy. Jakby był bardziej prosty, to by było luksusowo. Także to jest krzywe, bo jest teren po skosie i to tak koślawo działa. Ale tutaj zaraz są proste rządki będą, więc powinno to dużo lepiej działać. No jać. No i znowu muszę go przesunąć. No i dobra, i patyki przesunięte, więc można jechać. Tutaj jest na pół zbiór. Na pół tego. Na pół nawożenia, bo nie wiem jak do tego doszło. Miałem tylko na pół nawożenie. Naprawdę nie wiem jak do tego doszło. No teraz równy rządek to w miarę równo jedzie. No jeszcze są obecne liście, wiadomo. No i jedne sprzeda. No jać! No i będę sprzedawał na pewno pszenicę, które mam ponad milion. Jak to tak szybko pójdzie, to ja nie wiem, czy ja w ogóle zdążę. No widzisz, no trochę się pobawiłem tymi winogronami! Na serii, jak obiecałem. Bo już mnie trochę do szału doprowadzałem te winogrona. Dlatego tak się wydarłem. Dobrze, ja tą górkę sobie te 4 czy tam 5 pokosów na górze zrobiłem, nie? Bo ta tam było w ogóle katastrofa to po tym jeździć. No i tak to wygląda.
Rzepak oczywiście przejdzie, pójdzie cały na przeróbkę, a pszenica na przyczepę przodowczą. Będzie git. No i jedź! Ja pierdzielę, no. Zachciało się bawić winogrona. Zachciało się jeździć, kurde, w posadzie. Dlatego wiem, dlaczego taką miałem ten sam. Co prawda to jest dopiero drugi zbiór, no ale... Tak jak zakładałem ten sad, to mówiłem, że będą dwa, trzy sezony ten sad będzie, bo dłużej nie. No i akurat tak przypasowało na serii. No i to już jest pełno. Ta-ra-ra-ra. Tu będzie pełna wszczepka, czy nie? Nie, nie będzie, bo nie miałem pewnie przyczepy tego. 5800. Spróbuję z kabiny pojechać, ale nie wiem, czy to się uda. Tylko nie wiem, czy ten w ogóle rządek nie jest pusty. Czy ja za darmo teraz nie jadę? Nie, no jest, dobra. Są jakieś inne grona, tylko nic nie leci do zjadnika jeszcze. Nie powiem, ale dość fajnie zadziała tak wtedy ze środka. Jak jest płaski sad, nic się nie blokuje. Widzicie, no jak jest płaski sad, to dość fajnie to idzie. No i bierzemy nawrotkę. I grzejemy. Ta-ra-ra-ra. Jeden długi przejazd i te dwa krótkie będą, okej. Okay. Coś tam dało tych winogron, wiadomo, co tam z tych winogron, to tam kokosów nie ma, no ale... Ale przerobimy je na sok. Dobrze, tylko taki sad zrobiłem sobie, bo dobrze na większej ilości tego nie zrobiłem, bo domyślałem się, że mogą być z tym sadem problemy. No i ty. Jeszcze jeden przejazd i będzie skoszony. Potem przewinie się czasu do listopada. No i zobaczymy co dalej, nie? Czy w listopadzie już będzie sprzedaż tego? Pszenicy? Czy nie? Czy trzeba będzie obcinać te gałązki, czy nie? Znaczy, no na pewno w listopadzie trzeba będzie te gałązki obcinać, więc... Dobra, elegancko. Trochę winogron stracę, bo ja widzę, że mam pełno. No ale dobra, już nie będę się wracał. Dokoszę to do końca i tyle. Patrz, nawet mi nie dokosiłem. No dobra, to najwyżej zgniłem tyle. Dobra, jadę zawieźć to badziewie. W sumie drugi odcinek dopiero. No drugi raz dopiero zbieram te winogrona, więc...
O, tu jest Kolosus już na zima przygotowany. Z Hedrem Tribina, ale co? To jest inny, bo on jest wypożyczony. Cofniemy sobie tak, żeby tak bardziej realnie to wysypać. Nie wiem, czy się tak da. Tak naprawdę to powinien ten trigger być tu, nie? Ale tak o chociaż cofnę, żeby coś tam leciało w tym kosz. No i tyle. Potem to badziewie się z przodu rozłoży i będzie się listki obcinać. A tę pszenicę to chyba sobie po odcinku z przodu. Na pewno muszę sobie usunąć kredyt. Znaczy usunąć, spłacić. Bo jak się nie mylę, to mam tutaj jeszcze z 600 albo 700 tysięcy. Nawet kurczaki nie wiem ile. 790, no. Więc sobie spłacę do 780. Bo mam 20 tysięcy, żeby na przewijanie było mi. No niby pracowników nie mam tutaj żadnych, ale... Dobra, jak tak sobie stoję, to Londyny. Dobra, wysypuj te widzę znowu. No i to będzie go tu postawić. Będzie git. 18:30. To jest odcinek na jutro, więc... Idealnie. Jutro muszę nagrać 2000 klub na środę. A może nic jeszcze? Zadzwonię na grę włącz. Niech mnie to sprzedaje od razu. Pszenica 1000. Nie no, w grudniu będzie wyższa to. Jest takie. Co to tyle kasy daje? Aaa, biegazownie tyle kasy dało. Kurde, jeszcze raz głosy prawie zbieranie, będę ostatni. Teraz jest
pszenica składa później. Co jest? Czemu tak skacze? To jest tym bardziej wiemy tak. No, gdzie ten baran jest? Dawaj. No. Cześć, grup. Co robisz? No, co bardziej się odzywa w ogóle? Tak, gdzieś kolega. Raz dobrobyt, a raz gnój, a ja na to kładę f... Czekam. Halo. No co mu się nie zważa się? No i co tam robisz? Gram Farminga 22. I obcinam winogrona. O. A co? W sumie lepiej niż ja. A co robisz? A, mam jakiegoś fioletowego grzyba w grze dla dzieci. No okej. Okay. Też dobrze. Nie wiem, próbuję znaleźć latowego grzyba, bo potrzebuję to tego zadania. A plony mi na razie rosną. W sensie rośliny. Więc i tak nie mam co robić, kurwa. Ja mam kurwa 5 takich znaleźć, to już się wolę powiesić, kurwa. O, jabłka wyrosły.
Gdzie Ada się tu jeszcze posadzić? Jeden rządek. Do się. Dobrze. Powiem ci, że byłem w ETS-ie dzisiaj. No. Odpaliłem sobie tego elektryka. A, elektryka. No. I... Chujowy. Przejechałem nim może ze 100 km. No. Obaliłem się. No. I stwierdziłem, że dalej nie chcę się nim jechać, się tefem na firmę i oddałem ładunek. I wyszedłem z gry. Ogółem fajny rozpęd to ma, bardzo szybko się zbiera na pusto. Na pusto. Jak mu załadowałem, to nie chciał się ruszyć. Specjalnie nie wiem, ja miałem 20 ton ładunku, to strasznie ciężko. No, a ja 60 ton wziąłem. Ale to 20 nim chyba leciałem, bo chciałem Fomax sprawdzić, ale się obaliłem. Nie, to ja akurat nie, bo ten... Bo ja stwierdziłem, że sobie pobiorę tego moda na tą renówkę. Wziąłem kurwa special transport, ten 60-tonowy. I chuja nie chciał ruszyć. No także ten. Wziąłem sobie tego elektryka, przejechałem 100 km, obaliłem się, tepłem się na firmę i wyszedłem z niej. Czyli w ETS-ie byłem jakieś 15-20 minut. Czyli no. Gdzie kolejna przerwa na pół roku, tak? No bo nie chcę się grać w ETS-a. Bo nikt nie gra. Ja gram. Jakoś wolę amerykańską wersję. Dobra, idę ciąć. Zbieram krop. Nawet w farmingu nie ma kropu. A w grze dla dzieci jest. No, trzeba monopol zarabować. Nie. Tak. A która godzina? Powiedz mi. Za 27. Kurwa, z czego ja mam się jutro uczyć? Z Gier Cruz. Dojebałeś. No, na pamięć wszystkie na łynę musisz wrócić. No. Ten to jest udany, on mi pisze kurwa, że na kiszonkę, że nie może się trzymać kiszonki. A to wiem, czy tak. Ty, ale dość ładnie wsadził ten odcinek już. A co ile ma? Bo jak ja patrzyłem, to miał po 24. Nie wiem, ja patrzyłem, to było 100. A teraz nie wiem. A ten jeden ma 700 ponad. Który ma 700 ponad? To co za masz? 12? Talerzowania rzepaku? Nie. Który? To który Kasper tyle ma? No sobie sprawdź. Uj, ale lecisz. No nie. Ktoś w ogóle... A ktoś w ogóle przeczytał moją ankietę? Chyba nie. Nie. Nawet powiadomienia nie dostałem. 102. Dzień, rzeczywiście, no mówiłem, że 12. O, naprawdę ładnie się wybił. Ale to z uprawy, nie z talerzowania, co mi się pomyliło. Było 720 chyba? Czy coś takiego? Jeszcze trochę i 1000. No, pierwszy 1000. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwy. Nie, bo najlepiej było po powrocie, nie? 10-15. No. Potem jeb, 200. Potem jeb, 400. Z oprysków. A masz już 40, czy nie? Co 40?
subów? A nie wiem. Będzie. Ostatnio było 39, jak patrzę. 39 jest chyba. Odświeżę. No, jednego suba do 40. Ty, bo za niedługo nas Adrian w levelu przegoni. Co tam robimy? Nie wiem. Rzucamy go, jak nas przegoni? Dajemy bana i się nie odzywamy. Mojen! A wiesz, jakie to by było złe? Ja jestem złym człowiekiem. Myśmy chyba najgorsi byli, jak to się da. No, przegonić kogoś? Zajby, bo wie, najlepsze by było, jakby już pisał, że nas przegonił i by dostał bana. A potem wypisał do tej swojej Weroniczki, czy jakiej tam. To dla pewności możemy jeszcze Weroniczkę wydupić. O, halo. No, dobrze przyjął. Byłem, przyjąłem. No, nie, no szybciej to. Przyjechałem. Halo, halo, dzień dobry, w pierwszym odcinku z Robloxa. Nie. Ty, jak zaczął serię z Robloxa? Już widzę, co by Beret napisał. Myślę, że kiedy byliby zadowolony. Chcesz? Myślę, że taki jeden pan byłby zadowolony. A, ten. Nie wiem. Było takie rzecz? A co, nie? Co ja miałem teraz robić? A, pociąg miałem przywołać. No. Chyba nie. A my tak jak zaśmialiśmy? Ej, czy ja mogę postawić to już? Powiedz, że mogę. O, odwiedź. Nie, nie mogę peczkę postawić. No nie mogę. 326. For ranking. Ej, co to znaczy for ranking? Foraging to jest gotowanie? Nie, bo cooking to jest foraging. Ja pierdolę, kolejny etap plądrowania, nie? A który ja mam? Postęp. 1432. Na siódmym? To ja pierdolę. To idę sobie w sumie pozbierać. A za co dostaję zbieractwo? Ok, nawet jak na trawę kocił. Dobra, czas na zero. Kiedy trzeba spłacić na maksa? No. Potrzebuję level 7 tego. Nie, bo ja miałem siać. A co ty grasz w ogóle? Chyba Robloxa. No ja mam pszenicę. Uj, z trawy mi się pszenica wzięła. No elegancko. Myślę, że tak. Dobra, siejemy. Albo sadzimy, chuj wie, truskawki. O! Puszka mi teraz. Nawet Beret post dzisiaj wstawił. Co zrobił? Post wstawił. A co wstawił? Na YouTube'a. Że mam przejebanych kolegów. Że niby wraca. Czekaj, co? Muszę to kurwa zobaczyć. Subskrypcje. Dobra, pokaż mi to. Ty, ja mam więcej wyświetleń niż on. Chociaż jego jeden film ma 135 tysięcy. Ostatni pewnie 2 miesiące temu.
Ja żebym nawet komentarz zostawił, ale... Ale coś mi opisał, ale nie widziałem do końca. O, tu jest ciemno. Co je ta? Powiedział, że robisz na odpierdol. Powiedział ci to prosto w oczy. A ty nic na to. Ja na tego nie czytałem. Pisał, że robisz na odpierdol i chuj. Tak. No,